Co? Przecież czarne miały być... Co? Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny, po raz drugi już, Insidia, czyli gra o robakach. O bardzo agresywnych robakach, która wam się bardzo spodobała, co po raz kolejny bardzo mnie cieszy i zawsze to mówię. Pod ostatnim odcinkiem prosiłem was o 400 łapek w górę. Wy na chwilę obecną po dwóch dniach bodajże niecałych wbiliście 630, więc siadam do nagrywania i nagrywam. Skończyliśmy na szóstej mapce, zostało nam kilka kolejnych, więc intro! Okej, czyli zielone robaki są niegroźne. Czarne robaki są groźne tylko jeżeli wejdziecie pomiędzy ich a ich posiłek, czyli pożywienie, czyli jakiegoś innego tam robaczka. Czerwone są agresywne i głównie jedzą tylko i wyłącznie robaki, więc teraz już rozumiem. Czyli to było dlatego mogłem jeść te zielone wcześniej. Więc musimy skupić się na jedzeniu zielonych robaków, po prostu. Zaczynajmy. Czyli tak, ten czarny jest niegroźny obecnie, ale zaraz możemy zjeść, no właśnie, o tym też mówiłem. Dobra, zjedźmy tutaj. No i on zaraz mnie znowu tam zje pewnie. Kurde, ale jestem wolny. Jestem strasznie wolny ze względu takiego, że no jestem małym robaczkiem, więc mogę tylko powolutku sobie iść. W sumie nawet nie iść, tylko płynąć. Zielone robaki są niegroźne. Czemu? Co się dzieje? A ten jest na przykład duży dość, więc tego nawet nie mogę tam powolutku. No co jest? Tutaj jakiś wielki czarny skurczybyk umarł. Więc w sumie fajnie byłoby go jakoś pomścić. Tylko co ja... To co mogę z niego zjeść niestety jest... O, tutaj. Coś jeszcze mogę z niego zjeść? W sumie fajnie było się nim pożywić, nie? Ale najpierw musimy urosnąć troszkę więksi. Jeżeli o to chodzi. Co to jest to? Nie wiem, co mi to dało. Czy to mi coś dało, czy nie? Kurde, czy to mnie chce zjeść? No potrzebuję czegoś mniejszego do zjedzenia, no. No i mnie zjadł. Bardzo zabawnie było, muszę przyznać. Ale teraz sobie w sumie tak jeżdżę i znaczy skaczę w sumie bardziej za pomocą skoków. Zjadłem całkiem sporo. I patrz, teraz jem na przykład takiego dużego zielonego. Tutaj jest sporo tych zielonych, więc będę mógł jako tako je sobie pozjadać. Bo one są niegroźne, one się nawet nie bronią tak naprawdę, więc dzięki temu... O kurde, ale to jest jakiś wielki byk czerwony. Nie, 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 nie zjadaj mnie, nie zjadaj mnie, proszę, czerwony, nie zjadaj mnie, nie, 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 nie. Uuu, zjadłem go! Ale fart! Ale to był fart, ale jestem mały przez niego, znaczy mam duże szczęki, ale jestem krótki. Czy wy to widzieliście? Naprawdę jestem... Mam duże szczęki, to fakt. Bo mam 20-metrowe ponad szczęki. Ale mam tylko 9 metrów długości. Bo tamte mnie zjadły i tutaj nic nie mogę z nich tych pozostałości zjeść. Tutaj jest jakiś czarny i ten czarny jest naprawdę olbrzymi. A najśmieszniejsze jest to, że on mi nic nie może zrobić prawdopodobnie. Adrenalin gives you think... Którym jest adrenalin się robiło? Aha, adrenalin to jest po prostu slow-mo, czyli ja mogę wtedy się skupić na myśleniu. Co? Przecież czarne miały być... Co? Dobra, postaram się tutaj po prostu urosnąć jak najwięcej, bo no ciężko się walczy z tymi robakami. No i patrzcie, przyleciał taki czerwony i mnie zjadł. No i co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Ej, nie wiem co zrobiłem, ale jestem naprawdę spory. Taki nawet bym powiedział, że jestem wielki. Udało mi się pozjadać dużo tych czarnych i zielonych. No ty śmieciu mały. Chyba jesteś nikim, a próbujesz mnie zjeść, co ty? Czerwony mnie tam goni z tyłu. Nie dam mu się. Okej, zjadłem jego większą część. No i kim ty jesteś dla mnie? No, ale i tak zjadłeś mi, kurde, dużo mnie zjadłeś, ziomeczku. Dużo mnie zjadłeś. Jeszcze jednego tego muszę zrobić. Ej, zmniejszam się, co jest? Czemu się zmieszam? O nie! Jest, udało się! Kurde, ale to już było naprawdę... It wasn't easy, to naprawdę nie było takie łatwe, jak się mogłoby wydawać. O! Fajnie jest, fajnie! Okej, czyli teraz po prostu mamy za zadanie się ścigać. Tylko gdzie są te? Gdzie są checkpointy? Nie mam pojęcia, gdzie są checkpointy. Tu jest drugi checkpoint.
Dobra, na razie nauczmy się po prostu. Czyli po takim kwadracie chyba będziemy robili, tak? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, i teraz go. Go się ścigać. Ej, bo mnie blokujesz, śmieciu. No dzięki temu, że oni mają... No patrz, blokuje mnie. Dzięki temu, że oni są dłużsi, będą się szybciej, wiecie, tutaj skradać. No co ty robisz? Ale ja planuję wygrać umiejętnością szybkiego poruszania się. Jest tutaj, jest close. Teraz nie pamiętam, gdzie był kolejny punkt. Ziomek! No co on odpierdolił? Przez niego przegramy. Niech oni walczą. Ja lecę po punkty po prostu. Po checkpointy. Mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się wygrać. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Lecę jak najszybciej tylko potrafię. Aha, czyli oni pokazują, gdzie są checkpointy. Czerwony punkcik to jest checkpoint. Dobra, mam teraz dość sporą przewagę. Więc fuck it. Fuck it rośnięcie. Wiem, że większy wąż będzie szybciej, znaczy robak będzie szybciej po prostu się poruszał. Ale tak czy siak wolę po prostu wygrać, niż poruszać się szybciej. To brzmi może dość śmiesznie, ale taka jest prawda. Wydaje mi się, że mam dość sporą przewagę nad nimi, więc mogę sobie pozwolić, o kurde, na takie błędy jak tutaj na przykład. Zobaczmy, gdzie jest tamten punkcik. Tutaj, okej. Go, tutaj, teraz możemy sobie zjeść tutaj jakiegoś robaczka małego. Ale to już jest końcóweczka. Myślę, że spoko. Nie no, nie ma już szans. Oni są jeszcze gdzieś tam na górze w ogóle. Fuh. Easy, to już jest koniec mety. To jest meta, nie? Tak jest. Zobaczmy, ile im zajmie, żeby do nas dolecieć. Respekt. Oni nas respektują. Zobaczmy, jak dużą przewagę sobie zrobiliśmy. Kurde, no to będzie, no, 20 sekund ponad. Pięknie, pięknie. Lecimy dalej. Okej, czyli muszę co? Zjeść 40 tych? 40 ogonów. Dobra, coś tam mi się udaje powoli. No nie, tak było już blisko. No dobra, spróbujmy. O, tak, ja wiem, oni tutaj mówią nam, że czarne nas nigdy nie chcą zaatakować, ale przez przypadek gdzieś tam nas mogą ugryźć. Chociaż ja w przypadki nigdy nie wierzę. Wydaje mi się, że jednak, że one po prostu chcą nas zabijać jak najczęściej. Tam był jakiś duży. Przydałoby się znaleźć jakiegoś tutaj wężyka. Tam, ojejku. No i gdzie tu było niby pożywienie? O co chodzi? O co im chodzi? No i zobaczcie, teraz tutaj nie było żadnego pożywienia, a on mnie po prostu wziął i zaatakował. Ja przez to mam krótszy odwłok, ale still mam całkiem spore szczęki, 17 tych. No i zobaczcie, on na mnie już leci, żeby mnie zjeść. No i fuck! O co chodzi? Udało mi się podjeść troszkę jego ogonu. No i... Udało się. Jest! Ale to było na farcie, takim wielkim farcie. Lećmy dalej. Okej, czyli teraz będziemy znosić jajka i musimy troszkę podrosnąć. Jak wiemy, czerwone węże są skurczybikami, a tam widzę już jednego czerwonego, więc wolałbym się... Aha, tu wszystkie są czerwone. Uciekajmy. Nie uciekliśmy. Okej, tam widzę jakiegoś zielonego, więc lećmy w stronę zielonego już. Bo zielone są tutaj, wiecie, niegroźne, więc warto by było na nich troszkę się tutaj pożywić. Czyli bardziej nimi pożywić. O, żeż w kurwę. Tutaj się dopiero wykluł jakiś zielony, więc udało mi się go dość szybko zjeść. Oj, mogę teraz ten, mogę złożyć jajko, co jest? Patrzcie, złożyłem jajko. Ty, dobre. Dobre. Co mi po tym, że ja złożyłem to jajko, czy... Let's wait, okej, ono teraz się powinno jakoś wykluć, nie? Tak jest, teraz będę miał więcej swoich braci. O to chodzi? Ale mój brat czarny właśnie został zjedzony. Więc trochę słabo. Trochę słabo. Tego czarnego już tam nie ma po prostu. Więc może powinienem... Kurde, nie wiem co. Boję się. Jestem bardzo... Patrzcie na to. Jaki wielki. Dobra, staram się tutaj cokolwiek zrobić.
No i co, jak zawsze, zacznę od zjadania tego tutaj zielonego śmieszka. Tyle ile mogę, to mu odetnę, ale coś czuję, że... No nie, nawet teraz to mi się nie udało, no zobaczcie. Fuck it! Dobra, złożyłem jajko, tylko co mi to da, że ja to jajko tutaj złożę? Nie wiem, w sumie. Bo złożę jajko, fajnie, ale... No, wtedy wykluje się małym, nie? A nie chcę być, kurde, małym. Wolałbym być tym dużym. Bo co ja mam zrobić jako ten mały? Mogę sobie zjeść tamtego. On, aha, on złożył kolejne jajko. Ale on chce mnie zjeść. Dobra, no to w sumie, jak on złożył kolejne jajko, ja też będę mógł złożyć jeszcze jedno i jeszcze jedno, to może nie być najgorzej wcale. Nie wiem, po prostu postaram się tutaj trzymać blisko tego. No nie, zabiłem swojego, ale jestem debilem. Chciałem go tylko tak troszkę nadgryźć, no. A z tego co widzę, tamtego czarnego już też nie ma. Też zginął. No, na to wygląda. I tutaj gdzieś pływa, znaczy pełza ten wielki czarny. Ja zaraz będę mógł kolejne jajko zrobić, ale to nie znaczy dużo. To moje kolejne jajko tak naprawdę nic nikomu nie da, no nie oszukujmy się. No ale dobra, spróbujmy. Jeszcze jedno jajko, może wtedy pozwolą mi zakończyć już. Ten poziom, bo naprawdę nie wiem co oni tutaj ode mnie oczekują. A jak ja mam sobie sam poradzić na mapce pełnej czerwonych chujków, które są do tego tak wielkie, że no nie da się tutaj nic innego zrobić, jak tylko powiedzieć sorry ziomek, ale no poddaję się. Dokładnie o tym mówię. Poddaję się. Myślę, że wystarczy. Wystarczy na dzisiaj. Tak więc kolejny odcinek InCity już za nami. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi... Tak, było dzisiaj dużo trudniej niż w tych pierwszych levelach, więc stawcie łapkę w górę, że wam się spodobało. Kolejny odcinek, po raz kolejny 400 łapek i wbija kolejny odcinek z InCity. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod tym filmikiem. Trzymajcie się. Pa, pa. Bye.